Ewangelia według Jana. Rozdział pierwszy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. On był z początkiem u Boga. Przez Niego wszystkie rzeczy się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. A światło świeci w mroku, a mrok go nie objął. Był człowiek posłany od Boga, miał na imię Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o świetle, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, lecz był, by zaświadczyć o świetle. Było prawdziwe światło, które przychodząc na świat postawiło w świetle każdego człowieka. Na świecie był i świat przez niego zaistniał, i świat go nie poznał. Do swoich przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, wierzącym w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz są zrodzeni z Boga. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy. Jan zaświadczył o nim i wołał: to był ten, o którym powiedziałem, przychodzący po mnie był przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską. Bo choć prawo było dane przez Mojżesza, to łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się stała. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten go objawił. A to jest świadectwo Jana, gdy posłali do niego Żydzi z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytać: kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: nie jestem Chrystusem. I zapytali go: kim więc? Jesteś Eliaszem? A on odpowiedział: nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział: nie. Powiedzieli mu wtedy: kim więc jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? Powiedział: ja jestem głosem wołającego na pustkowiu. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A ci, których posłano, byli faryzeuszy. Pytali go: dlaczego więc chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im odpowiedział: ja chrzczę w wodzie. Pośrodku was stanął jednak ten, którego wy nie znacie. On jest przychodzącym po mnie, a był przede mną, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka jego sandała. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz Jan ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, biorący grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który jest przede mną, bo wcześniej był niż ja. Nie znałem go, ale aby został objawiony Izraelowi, przyszedłem chrzcząc w wodzie. Jan świadczył: widziałem ducha zstępującego jak gołąb z nieba, który pozostał na nim.
Nie znałem go, lecz ten, który mnie posłał chrzcić w wodzie, on mi powiedział: ten, na którym ujrzysz wstępującego i pozostającego na nim ducha, ten chrzci w Duchu Świętym. Widziałem i zaświadczyłem, że on jest Synem Bożym. Nazajutrz ponownie stał Jan i dwaj z jego uczniów. Ujrzawszy Jezusa przechodzącego, powiedział: oto Baranek Boży. Słyszeli go ci dwaj uczniowie, gdy to mówił, i poszli za Jezusem. Jezus, odwróciwszy się, ujrzał ich idących za sobą i powiedział im: czego szukacie? A oni mu powiedzieli: Rabbi, to znaczy mistrzu, gdzie mieszkasz? Powiedział im: przyjdźcie, a zobaczycie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszkał, i tego dnia zostali przy nim. Było około 10 godziny. Jednym z dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata, i powiedział mu: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy kamień. Nazajutrz chciał Jezus wyjść do Galilei i znalazł Filipa i powiedział mu: podążaj za mną. Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Znalazłszy Natanaela, Filip powiedział mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Odpowiedział mu Natanael: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Powiedział mu Filip: pójdź i zobacz. Jezus, ujrzawszy Natanaela przychodzącego do niego, powiedział o nim: oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma zdrady. Powiedział mu Natanael: skąd mnie znasz? Jezus mu odpowiedział: zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Natanael mu odpowiedział: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Jezus mu odpowiedział: wierzysz dlatego, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. I powiedział mu: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, odtąd ujrzycie otwarte niebo i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.